Kochani, witam serdecznie w Cinejerze. Dzisiaj temat, o który prosicie od bardzo dawna. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy jest w stanie zakupić zestaw programów od firmy Adobe, jak na przykład Photoshop czy Lightroom. Dlatego właśnie przygotowałem listę 12 odpowiedników dla tych programów. Wszystkie aplikacje dzisiaj omawiane są darmowe, a linki do nich znajdziesz w opisie tego właśnie filmu tu pod spodem, więc zapraszam tam do lektury oraz do opisania w komentarzach, jakie inne programy dołożylibyście do mojej listy, ewentualnie czy jest coś lepszego, co znaleźliście jako odpowiedniki tych właśnie aplikacji. Zapraszam. Pierwszy program, którego się zapewne kompletnie nie spodziewasz, to aplikacja Zdjęcia. Jest to niewielki i całkowicie darmowy edytor zdjęć, wbudowany na stałe do systemu operacyjnego Windows. Jestem przekonany, że zgodzisz się ze mną, że komputery Apple to czyste zło. Więc w tym filmie skupię się na systemie operacyjnym Windows, ale większość omawianych programów powinna działać także w systemie iOS. Aby otworzyć ten edytor w systemie Windows 10 lub 11, kliknij w przycisk dawniej znany jako Start, czyli w tę niewielką flagę u dołu ekranu i zacznij pisać słowo Zdjęcia lub Photos. Po otwarciu zobaczysz kilka opcji, jak kolekcja, albumy, osoby i foldery. Ale to, co nas interesuje, pokaże się dopiero po otwarciu jednego ze zdjęć. Wybierz zdjęcie, kliknij w nie i w prawym górnym rogu wybierz Edytuj i utwórz, a następnie Edytuj. Mimo że ten program jest dość ograniczony, oferuje kilka bardzo przydatnych opcji, jak kadrowanie, prostowanie i obracanie zdjęcia, filtry, korekta światła, kolorów, a nawet usuwanie czerwonych oczu i skaz. Mimo swojej prymitywności, w porównaniu z pozostałymi opcjami na tej liście, myślę, że aplikacja Zdjęcia w Windowsie może Cię zaskoczyć swoimi możliwościami. Czy mnie oczy mylą? Coś darmowego od firmy Adobe? Tak, zaskakujące, prawda? Mimo że nosi nazwę niezaprzeczalnie najsłynniejszego programu do obróbki zdjęć w dziejach, po szybkich oględzinach zobaczysz, że podobieństwo kończy się na nazwie. Oczywiście możesz użyć tego programu do edycji zdjęć, ale jest to raczej odpowiednik poprzedniej pozycji na tej liście, czyli aplikacji Zdjęcia. Aby pobrać Photoshop Express, musisz udać się do sklepu aplikacji Microsoft. Lub jeśli jesteś masochistą i wolisz używać telefonu do edycji zdjęć, znajdziesz go również w sklepie Play na Androidzie oraz w App Store na iOS. Funkcjonalność jest właściwie identyczna jak w aplikacji Zdjęcia, z tym, że z doświadczenia wiem, że Photoshop Express radzi sobie ze zmianami o wiele lepiej. Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma aplikacjami jest ilość filtrów, których jest o wiele więcej w Photoshop Express, podczas gdy aplikacja Zdjęcia ma ich tylko kilka. Trzeci na liście jest niepozorny program, którego osobiście używam od późnych lat 90. Jest to dosłownie pierwszy lub jeden z pierwszych programów, które instaluję na każdym nowym komputerze, ponieważ jako jeden z niewielu programów tego typu otwiera wszystkie możliwe formaty graficzne. I nie tylko. Przy pierwszym otwarciu Irfan View raczej nie powala z nóg, ale uwierz mi, w tym wypadku nie warto oceniać książki po okładce. Po zainstalowaniu kompletnie darmowych pluginów, Irfan View jest m.in. w stanie otwierać i oczywiście edytować wszystkie pliki graficzne, w tym pliki RAW, tworzyć gify, wstawiać znak wodny, wykonywać zautomatyzowane polecenia edycji zdjęć, nakładać filtry i efekty, konwertować do wielu formatów oraz o wiele, wiele więcej. Naprawdę trudno opisać, jak bardzo przydatny w codziennej pracy może być program Irfan View. Używam go od ponad 20 lat, nigdy nie żałowałem i zawsze polecam go każdemu, kto szuka szybkiego, lekkiego programu bez zbędnych dzwonków i upiększeń. Dalej mamy Photoscape X, który potrafi m.in. obsługiwać pliki RAW, pozwala na edycję masową, oferuje filtry, efekty, jak i bardziej podstawowe narzędzia obróbki zdjęć. Interfejs jest niezwykle przyjazny i przejrzysty. Pod względem funkcjonalności, darmowa wersja Photoscape plasuje się gdzieś pomiędzy Photoshop Express a Lightroomem. Jeśli chcesz więcej kontroli i narzędzi, możesz zakupić pełną wersję, czyli Photoscape Pro, za około $40. Ale dla większości z nas darmowa wersja jest całkowicie wystarczająca. Szczególnie jeśli szukasz czegoś łatwego i nieprzytłaczającego w użytkowaniu.
program Paint.net został stworzony w roku 2004 i od tego czasu przeszedł przez wiele zmian i ulepszeń. Oryginalnie miał być mniej ograniczonym odpowiednikiem dla programu Microsoft Paint, który przez dziesięciolecia był bardziej żartem niż poważnym programem. Paint.net oferuje efekty, filtry i pluginy, które do dnia dzisiejszego tworzone są przez rosnącą społeczność zapaleńców i użytkowników tego programu. Jak dla mnie, ten program ma bardziej wartość nostalgiczną niż jako poważny odpowiednik pozostałych programów na tej liście, ale mimo to potrafi wystarczająco dużo, aby się na niej znaleźć. Większość przydatnych narzędzi znajdziesz po lewej stronie ekranu, a pozostałe opcje w górnym menu. Dużym plusem tego programu jest jego prostota i bardzo małe obciążenie komputera podczas użytkowania, co często jest problemem podczas korzystania z bardziej zaawansowanych odpowiedników. Darktable to bardzo obszerny program, który w mojej opinii bez większego problemu zastąpi Ci Adobe Lightroom. W zakładce Lighttable możesz posegregować zdjęcia, nadać im ocenę w formie gwiazdek, dodać tagi oraz wybrać format i rodzaj eksportu gotowych zdjęć. Ta funkcjonalność to właściwie kropka w kropkę odpowiednik opcji zawartych w Lightroomie. Darktable pozwala masowo stosować zmiany do wszystkich wybranych zdjęć, więc edycja całej sesji potrwa tyle co edycja pojedynczego zdjęcia. Po kliknięciu w wybraną fotografię, program przeniesie Cię do zakładki Darkroom, gdzie zobaczysz wszystkie opcje edycji. Osobiście odnoszę wrażenie, że opcje i przyciski w tej aplikacji są bardzo blisko siebie, przez co często mam problemy z obsługą tego programu. Możliwe, że tak to odbieram, ponieważ jestem przyzwyczajony do przejrzystego interfejsu Lightrooma i ciężko jest mi używać innych programów tego typu bez porównywania ich ze sobą. Pomimo lekko upchanych przycisków, Darktable jest naprawdę pożyteczny i pozwoli Ci na bardzo wiele, ale muszę Cię ostrzec, że nauka tego programu może być zniechęcająca, ponieważ miejscami jest skomplikowany, szczególnie dla początkujących. Następny na liście jest Raw Therapy, który znajdziesz na www.rawtherapy.com oraz w opisie tego filmu wraz ze wszystkimi innymi aplikacjami, które dzisiaj omawiam. Raw Therapy jest bardzo podobny do programu Darktable i daje Ci pełną kontrolę nad zdjęciami. Znajdziesz w nim wszystko, czego kiedykolwiek możesz potrzebować podczas edycji zdjęć. Tak jak w Lightroomie i Darktable, po otwarciu zobaczysz swoje zdjęcia, które możesz segregować, oceniać, kadrować i obrabiać. Jedno, co natychmiast rzuca się w oczy, to parametry zdjęcia, widoczne jak na dłoni po wybraniu fotografii. Jeśli tak jak ja lubisz eksperymentować robiąc identyczne zdjęcia z różnymi parametrami, będzie to dla Ciebie bardzo pomocna funkcja. To oczywiście nie wszystko, co potrafi Raw Therapy. Po wybraniu zdjęcia zobaczysz także cały interfejs znajomych suwaków i przycisków. Szczególnie przydatna jest opcja Snapshot, która pozwala na zapisanie zdjęcia na aktualnym etapie edycji oraz powrót do poprzednich wersji jednym kliknięciem myszy. Raw Therapy jest naprawdę potężny i jestem pewien, że potrafi wszystko, czego potrzebujesz przy obróbce zdjęć. Tak jak w poprzednim wypadku, nauka tego programu może być przytłaczająca, szczególnie na początku jego użytkowania, ale z czasem staje się on łatwiejszy i bardziej intuicyjny. Kolejny na liście jest Pixlr, który dostępny jest w dwóch wersjach, ale to, co go odróżnia od wszystkich dotychczasowej propozycji, to fakt, że działa w 100% z przeglądarki internetowej, co oczywiście oznacza, że instalacja nie jest wymagana. Praca z przeglądarki niesie za sobą pewne ograniczenia, m.in. szybkość reakcji na polecenia i ciągłą zależność od dostępu do internetu. Ale ma też jedną ogromną zaletę, a mianowicie możliwość edycji zdjęć niezależnie od osiągów Twojego urządzenia i systemu operacyjnego. Wersja X jest łatwiejsza w użytkowaniu i mniej zaawansowana. Z wyglądu i funkcjonalności przypomina Photoshop Express. Oferuje m.in. filtry, style, operacje na tekście i pomniejszych grafikach, kadrowanie, wycinanie oraz masę podstawowych ustawień kolorów, światła i detali zdjęcia. Natomiast wersja E to coś pomiędzy Lightroomem a Photoshopem i dostarcza podstawowych narzędzi pracy nad zdjęciami, które do złudzenia przypominają narzędzia Photoshopa. Oczywiście żadna z wersji programu Pixlr jest nawet w połowie tak potężna jak Photoshop, ale tak czy inaczej ma ogromne możliwości. Fotor to także aplikacja przeglądarkowa, o której warto wspomnieć, ponieważ może być bardzo przydatna podczas tworzenia treści na media społecznościowe.
W mojej opinii jest ona jednak nakierowana na inną publiczność niż społeczność fotograficzna, ponieważ skupia się raczej na filtrach, badziewnych grafikach i sztuczkach mających na celu upiększenie zdjęcia jednym przyciskiem, czego zawsze szczerze odradzam. Nie znaczy to oczywiście, że Fotor nie jest przydatny, wręcz przeciwnie. Zawiera on wiele funkcji pozwalających na dopasowanie, przeróbkę, a nawet retusz zdjęcia. Jedno, co mnie osobiście niezmiernie drażni w tym programie, to ciągłe przypominajki, że używasz darmowej wersji, a wersja płatna jest lepsza i oferuje więcej. Żaden z dotychczasowych programów nie krzyczał na każdym kroku, że lepiej zapłacić, pomimo że wszystkie są całkowicie darmowe, a część z nich oferuje płatne wersje. Czas na Photopea, czyli niezaprzeczalnie najlepszy dostępny aktualnie przeglądarkowy program do edycji zdjęć. Photopea ma być darmowym odpowiednikiem dla Photoshopa, ale po kilku sekundach użytkowania zorientujesz się, że jest to raczej dokładna kopia Photoshopa, a nie jego odpowiednik. W jednym z poprzednich filmów omawiałem już ten program, więc tym razem nie będę wchodził w szczegóły, ale musisz wiedzieć, że Photopea to naprawdę potężna aplikacja, która pozwoli Ci na całkowicie darmową obróbkę zdjęć z dowolnego urządzenia. Twórca tego programu zarabia na reklamach po prawej stronie ekranu, ale Ty jako użytkownik możesz korzystać z Photopea kompletnie za darmo, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych. Krita to zaawansowany program, który wymaga czasu, aby go w pełni opanować. Program ten skierowany jest bardziej do rysowników, animatorów i projektantów, ponieważ oferuje bogactwo pędzli, efektów i filtrów. Krita potrafi obsługiwać grafiki wektorowe, warstwy i większość typów plików graficznych. Interfejs, jak w wielu pozycjach mojej listy, wydaje się bardzo znajomy i przejrzysty, a instrukcja obsługi kompleksowo wyjaśnia wszystkie dostępne narzędzia i funkcje. Myślę, że jest to naprawdę dobra i przydatna pozycja, szczególnie jeśli lubujesz się w bardziej artystycznych przeróbkach zdjęć i nie obawiasz się pędzla. Mówiąc o edytorach zdjęć, nie sposób nie wspomnieć o GIMPie. GIMP to niezaprzeczalnie najbardziej zaawansowany program na tej liście, ale w mojej opinii jest raczej odpowiednikiem Photoshopa, a nie Lightrooma. Jego interfejs dzieli się na 5 podstawowych części. Na środku oczywiście znajduje się zdjęcie, na którym pracujesz. W lewym górnym rogu zobaczysz główne narzędzia jak pędzle, kadrowanie i przekształcanie obrazu, a po wybraniu jednego z nich poniżej otworzy się panel kontroli wybranej funkcji. Po prawej stronie znajdziesz m.in. pędzle, czcionki, warstwy, kanały i ścieżki, a u góry menu główne zawierające wszystkie efekty, filtry i inne narzędzia. Niesamowicie przydatną funkcją GIMPa jest wyszukiwarka opcji, którą otworzysz wciskając ukośnik na klawiaturze. Zamiast ręcznie szukać potrzebnej Ci funkcji, możesz zwyczajnie wyszukać jej nazwę i otworzyć ją wprost z wyszukiwarki. Taki rodzaj pracy jest dla mnie bardzo naturalny, ponieważ pracuję w ten sposób każdego dnia, używając systemu Windows oraz przeglądarki internetowej. Większość swojego czasu w programie GIMP spędzisz jednak w dwóch działach. W górnym menu znajdziesz opcję kolory, w której są wszystkie ustawienia zdjęcia, jak temperatura, nasycenie, ekspozycja, krzywe i poziomy. Przechodząc w prawo od kolorów, znajdziesz menu filtry, gdzie umiejscowione są wszystkie efekty jak rozmycie, redukcja szumów, poprawki, zniekształcenia oraz wiele innych. Jeśli miałeś kiedykolwiek do czynienia z GIMPem, na pewno wiesz, że jest naprawdę kompleksowy i relatywnie łatwy w użytkowaniu, co pozwala mu bez większego problemu zastąpić Photoshopa. A więc oto moja lista 12 darmowych programów do edycji zdjęć, ułożonych od najprymitywniejszych do najbardziej złożonych. Jeśli wiesz o innych wartych uwagi programach, napisz o nich w komentarzach poniżej. Bardzo chętnie sprawdzę, co potrafią. Na dzisiaj to tyle. My widzimy się w kolejnym filmie, a tymczasem Ty nie przestawaj tworzyć i eksperymentować. Cześć!